Wszelkie proroctwo pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Tak mówi Słowo Boże zapisane w drugim liście Piotra, 1 rozdział, 20 werset. Biblia jest cudowną księgą. Została napisana przez ludzi, ale cała jej zawartość, każde słowo oryginału zostało natchnione przez Ducha Świętego. Tak, że dziś w rękach posiadamy niezawodne, pełne Słowo Boże. Biblia obejmuje 66 ksiąg lub 70, gdy przyjmie się podział psalmów na 5 ksiąg, które powstały na przestrzeni 1600 lat. Jako pisarzami Bóg się posłużył 40 różnymi mężczyznami, z których większość się nie znała. Wśród nich byli królowie, poeci, lekarze, pasterze, rybacy i inni. Mimo to księga ta stanowi zadziwiającą jedność. Jakaż inna księga została spisana w podobny sposób? Gdyby tak spróbować zestawić 70 różnych ksiąg medycznych powstałych w ciągu 1600 lat i leczyć pacjentów zgodnie z ich wskazaniami, skończyłoby się to prawdopodobnie niezbyt dobrze. Nawet najlepsze dzieła medyczne w krótkim czasie stają się nieaktualne w swej treści, a metody lekarskie podlegają ciągłej modyfikacji. Natomiast Biblia się nie zmienia. Znaczące osobistości tego świata i władze wielokrotnie się sprzymierzały, by całkowicie zniszczyć Biblię. Zaprzeczano jej wypowiedziom, naśmiewano się z nich, wykazywano jej rzekome braki i błędy, palono ją, krytykowano. Biblia przetrwała każdy atak. Paradoksalnie dzisiaj się ją czyta więcej niż kiedykolwiek wcześniej i rozpowszechnia w wielu językach i dialektach. Uczeni studiują Biblię, chociaż nie są w stanie zgłębić w pełni jej mądrości. Również prości ludzie znajdują w niej radość i pociechę. Jak to możliwe? Tysiące ludzi może potwierdzić, że gdy byli pogrążeni w głębokiej nędzy, bez pokoju i bez nadziei, przez Biblię poznali cudowną moc łaski Bożej w Jezusie Chrystusie, co całkowicie odmieniło ich serce, ich życie oraz ich rodziny. Dlatego spokojnie możesz zaufać Biblii, gdyż jest to niezawodne Słowo Boże, które zresztą mówi, że musisz uwierzyć w Pana Jezusa, aby być zbawionym. To z Biblii dowiadujemy się, czym jest grzech i w jaki sposób problem grzechu musi być rozwiązany, abyś nie trafił do piekła. Jeśli wiemy ze Słowa Bożego, że każdy, kto choć raz zgrzeszył, zasługuje na jezioro ognia i siarki i na pewno tam trafi, jeśli nie znajdzie swojego schronienia w Chrystusie, to szukajmy schronienia w Chrystusie. Wystarczy uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, aby być raz na zawsze zbawionym, bo tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Jeśli uwierzysz Panu Jezusowi, a przestaniesz wierzyć sobie, a uwierzysz Panu Jezusowi, to będziesz zbawiony. Jeśli przestaniesz ufać sobie, zaufasz Jezusowi, to będziesz raz na zawsze ocalony przed nadchodzącym gniewem Bożym. Jeśli uwierzysz w Jezusa, zamiast wierzyć w siebie, to będziesz raz na zawsze bezpieczny. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Uwierz Pana Jezusa, a wtedy pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, zamiast do piekła, na które zasłużyłeś. Ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu.